co, będzie to graj nie gadaj. Graj nie gadaj. Albo nie, Trzecie. to tak, albo rozpakuj nie gadaj. To rozpakuj nie gadaj, dobrze. Od czasu do czasu z Tyzjanem uda nam się spotkać. Chociaż w poprzedniej graj nie gadaj nagrywaliśmy. Nie spotykając się. Nie spotykając się, więc to może taka będzie nowa świecka tradycja, raz do roku. A o czym rozmawialiśmy? W pierwszym odcinku o Pandemic Legacy. Nie, w pierwszym o namiestniku. Tak jest. O namiestniku, w drugim o Pandemic Legacy. W końcu skończyliście, czy nie? Ale. Tak, skończyliśmy. Ale. Pierwszy to był ten jeszcze, zresztą Gęsa Natika, wiesz? Nagrywaliśmy, tak. O Merchant Marauders. No. Tak? Tak. Masz? Nie sprzedałem. Na dwie osoby nie działa, to sprzedałem takie. Ale mam wrażenie, że to jest chyba jedna z lepszych gier takich pirackich, jakie grałem. No oprócz tego, że bardziej się opłaca być kupcą niż piratą, to tak. No ale wiesz, no, może tak było, naprawdę tak było, nie wiem. Może tak. Zapomniałem, czy to było. Ale jak widać tutaj, Tycjan dwa dni tak. temu już dostał tę grę i tak nie, nagramy jak się, żeby tak ładnie pokazać, pochwalić. No ale jesteśmy patronem medialnym, też z nadplanszy jest patronem medialnym polskiego wydania. To jeszcze nie jest polskie wydanie, tylko oryginalne angielskie. Oryginalne, tak, z Kickstartera przyszło. Polskie widać, będzie następny rok dopiero, w 2019. I masz Lancashire i Birmingham. Są dwa rzeczy, tak. Tak, to jest ta podstawowa. Tak. To jest ta podstawowa, a to jest inna mapa, troszeczkę jakieś tam, tych pewnie coś tam wiesz więcej niż ja. Nie bardzo, ja nie kupiłem, powiem jeszcze w ciemno. Nawet się nie zastanawiałem się akurat w rasy. W tej wersji nie bardzo mi podchodziły estetycznie. No nie, wiem, nie. Że, wiem, że to jest dziwne podejście, no ale ja lubię ładne gry, ładne rzeczy. Więc jak tylko usłyszałem, że to będzie. Teraz jak patrzę, ja się zastanawiałem i się tak. Pomyślę, jak teraz patrzyłem no i to kosztowało, to teraz bym się zastanowił. Ale wtedy widać, gorączka robi swoje i poszło od razu, to no, nawet w ogóle pierwszy dzień. Jesteśmy w pierwszych pięknych okolicznościach przyrody w Opolu, na świeżym powietrzu, więc ptaszki ćwierkają. Rozpakowuj. Gołębie latają, szerszenie. Te grządki ci tam opierdzielają. Sekundę, wracam. Będzie cięcie. Zobaczcie, to jest to. A on wpadł i nie może wylecieć. W tym momencie Tycjan złapał gołębia. Teraz nas na tego brasa rozpakuje i. Ja chciałem go wyrzucić. Dobrze. Jestem. Gołąb nas próbował zaatakować, ale musiałem pomóc mu wyskoczyć, bo nie potrafił wyjść, ale odleciał. Dobrze, dawaj. W ogóle tak. Zobaczcie, widzicie, o tutaj jak odstaje. Po prostu jak to jest nieprzemyślana gra. Nie. Jest tyle tego dobroci, że po prostu nie zmieściło się. Ale zobaczcie, tutaj jest numer 17 tysięcy. Każda kopia z 20 ma własny numer. Tam to ma... Musisz najpierw folię zdjąć, bo one za bardzo odbija. Ja powiem, to ma 17884. A Birmingham jest... masz jakieś niższe, 5728. Pewnie więcej jednak osób kupowało samego Lancashire. No. Lancashire. Otwieramy. Nie Shire, to nie Hobbiton. I przez, tak dokładnie jak mówiłeś, od piątku. Ja tylko pozwoliłem sobie wyciągnąć sobie z pudełka kartonowego, bo musiałem zobaczyć, jak te okładki wyglądają. Nie wiem, jest ładny, piękny. Ale to inna sprawa, że mieliśmy co robić, więc... Tak, tyle graliśmy, że na BGG będziemy mieli świeciło, będzie pustkami. Ja zapomniałem ten, wpisywać wszystkiego. Świeżutki macie. Pachnie nowością. Roxley Games, no dobrze. Ja się trochę martwię o tą planszę, czy ona nie jest za ciemna miejscami, ale... Zobaczymy. Co tam nie, co chyba ludzie, nie, co chyba ludzie, nie. Co ludzie piszą, to piszą, ale. Oft, czekaj. To po kolei lecimy. Tu jest tak, tu jest plansza, tak, tu jest plansza, potem ją rozłożymy. I tak się nie zmieści nam, nie? Ale. Kurde no. Jakbyśmy rozpakowali ją w piątek, to pewnie byśmy wczoraj grali. Mam wrażenie, że to chyba jedna z ładniejszych gier, jakie widziałem. Bo... Ale jakby gruby papier bardzo jest. No dobrze. Chcę tutaj odłożyć. Tak, teraz tutaj wyciągamy. Usztywnione. Nie ma od razu. I nagle się okazało, że tniesz po plansz. O Jezu, nie. No dobrze, ładnie to wygląda. Ładnie. Trochę was oszukamy, ponieważ komputer nam padł. Tak, muszę tutaj machać po prostu paluszkiem ciągle. Tak, byliśmy przy rozpakowywaniu żetonów. Ja je obieciłem i to jest. Ładnie wychodzą, to jest na pewno. Są
Tu są żetony, żetony, o. Piękne kolory. Żółty jest, więc gracze, którzy grają żółtym, są zadowoleni. Tomonia. No, tak, i powiedzmy, że czerwona, to ich kopa. A to jest... wiesz, jak to jest z tymi graczami, którzy grają żółtym? To najczęściej jest to tak, właśnie... że nikt nie chce grać żółtymi, więc oni zaczynają grać żółtymi i potem po prostu, wiesz, ja gram żółtym. Myśmy mieli taką akcję z tym, że Tomonia miała z Bazikiem. Tak? Bazik żółtym będziesz gra, nie? Nie, nie, to Bazik to wiesz, to ma całe... Tak, nie, żółtym ma. Ma cały słoik żółtych tych, a jego brat pomarańczowymi gra, więc jak pomarańczowy nie jest tak popularny. Więc on ma właśnie taki cały taki kontenerek różnych tak, a to miple, kosteczki, wiesz, więc jak on może usiąść do tego. Tak, żetony handlu. Tutaj. Bardzo fajne, grube. Tak, tu jest cała. Nie wiem, co to jest za żeton. To jest żeton, bo to jest. Co to jest? Pożyczka? Instrukcja. Nie wiem, bo z tej strony to jest era kolejowa. Instrukcja kolejowa, nie wiem, co to za żeton. To jakoś nie potrafię... Ty już typowy sobie... mężczyzna i nie czyta instrukcji, robi, zaczyna robić. Oczywiście ja gram i potem, wiesz, jak trzewik. Dopowiadasz sobie zasady, tak? Tu masz. Tutaj. Tutaj. To jest... Dectile. Dectile. Nie wiem, dobrze. Nieważne. Nieważne. Dzisiaj zagram, powiem. Dzisiaj zagrasz. No, mam nadzieję. Monia! Chyba, że Monia... Słyszałaś? Chyba, że Monia... Tak, jeszcze ten, plansze graczy, o, plansze graczy. To było spięte taką papierową skóreczką. Papierową, którą się wywala. Bardzo grube, tak, bardzo grube. Tak, jest. Jak to było, test piwa? Test piwa, tak. To się nieraz pojawia, że takie cienkie są plansze gracze, a przecież wyleje się piwo i od razu już jest. Tak, bo te wytrzymają, one dokładnie, wiesz, no. Możesz... Często się wylewa piwo, co się czasem. Tak, grania, możesz podstawić, to jest taka podstawka w zasadzie, no. Tak? To się nigdy nie robię tego, że to było plastikowe było. Kosteczki, tak wyglądają z tyłu, tak. Wyglądają. Kosteczki są takie same jak w poprzedniej, tutaj są troszeczkę inne te punktacji i... Tak trochę biednie wygląda to troszeczkę, prawda? Tak, no mogłoby jakoś troszeczkę... No ale chyba, no, ale... no jest jak jest. A tu masz jeszcze ten, card distribution na... okej, okay. Tak? Tak, to możemy otworzymy. Nie, się boję, wiesz. No, to ja to... Masz, ja tu będę machał, wiesz. To mój syn pokazuje, już ci przebudował drugi raz ten model Lego. On jest biedny, musi ten sam cały czas musi. Tak, bo w domu robi dokładnie to samo, wiesz, jest... Ładny. Chociaż... Ja mam wrażenie, że są takie... Wow, grube. Naprawdę są takie... To nie jest, nie przelewki, słuchaj. Jak to się nazywa ta fakturka? Line and finish? Nie, nie. Filipku, teraz my nagrywamy, dobra? Potem. Dzięki. No są piękne. A to ładne. No grafiki były pokazywane przez cały czas, więc trochę nie ma doświadczenia. Ja tam nie brałem. Okej, okay, są ładne kolory, jak ktoś nie rozpoznaje, to są symbole, nazwy, ten... O, Magnum Sal. Pora wydać jeszcze raz. Pokaż tak bliżej. Prawda, że trzeba wydać jeszcze raz Magnum Sal? Ja właśnie mówiłem już sobie, że to jest idealny, tak samo figurki na by były. Kickstartera? No, figurki, kopaczy. Kopaczy taki, z kilofem. Potem taka duża figura króla. Już masz, z takim tronem, gdzie... Wymiar już masz, pół metra, tak? Czyli musi być jakieś 60 metrów. Nie, on musi być tak jak w tym, jak w panu lodowego ogrodu, muszą być takie miejsca na kosteczki. No, i to będą takie... Ty, ale jakby to można było na przykład blokować. I już się tak się rodzi, dodatek się rodzi. Drugi. Czekaj już. No. Aż czarny rynek prowadzić. To może spytam się od razu, czemu tak chcieliście oszukać graczy i podzieliliście grę na dodatek, na dwie części. No. Bo nie wiedzieliśmy. No jasne, znamy to. Ta nie, gra, naprawdę. Ta gra na początku była wiedziałkiem. Nie, jest... Historia była tak, że jak... nie mieliśmy pomysłu, tak? Znaczy był pomysł taki, że jest jeszcze solanka, tak? Że rzeczywiście jest to jakaś taki... część mechaniki wydobywania soli, że można by było wykorzystać tą solankę. Ale nie mieliśmy na to pomysłu. Ale tak stwierdziliśmy, jak grafik rysował, wiesz co? To daj tutaj tą ścieżkę wody, bo może się przyda. A tutaj damy w drugą stronę ścieżkę, powiedzmy, do bochni. Bo może coś z tamtym się uda, więc... To był przebył. Ale moi kochani, dochodzimy do... Clue tego Clay. Kleja tego wydania. Żetoniki. Niestety nie są w każdej wersji, to było trzeba... Znaczy to było kosztowało dodatkowo, czy to nie, było to w Kickstarterze? To było w Kickstarterze. Było. Odblokowane, tak? Tak. I teraz zobaczcie, tutaj tak jak mówimy, one każdy jest w takim blisterku. Jest. I jest ten dźwięk. O.
Nie no, ja lubię, ja już dawno temu kupiłem żetony pokerowe i jak trzeba to używam. Teraz mam jeszcze metalowe monety tam z Viticulture, to tego używamy. Metalowego ja nie lubię, plastik dla mnie, to jest dla jest mnie one są fajne, no. Ja muszę się nauczyć tak jak ci pokerzyści robią, to wiesz, to takie... Między rękami. Nie, oni tak potrafią to wtasowywać, kurde. Ale między rękami to jest tak, jak monetę. Ja czekam do wykorzystania tych żetonów do Power Bill. Ujęcie trzecie. Czuję się jak na koncercie Męskiego Grania też, jak był początek, zaczynali dwa razy, a my zaczynamy już trzeci raz. Trzeci. Teraz przenieśliśmy się do domu, ponieważ zabrakło nam prądu. Wtedy zabrakło nam chęci życia komputera i oprogramowania. Nie, wtedy też mu prądu zabrakło, więc się wyłączył. Teraz mu zabrakło prądu, więc przeszedł w tryb. To teraz spowolnie, żebyście mogli dłużej nagrywać. Dokładnie. A może dużo dla niego było za gorąco. Więc na pewno widzieliście takie czkawkę. Teraz jest pełne 30 FPS-ów. Tak jest. Dobra, plansza. Była, wybaczcie, była tak, była instrukcja. Były żetony, były plansze gracza. Były żetony kontraktów, tak. Były karty, były żetony pieniędzy. Tak, już nie musimy mówić tych dygresji, bo już mówiliśmy raz, o Power Gridzie i tak, że wykorzystujemy tak. Ale nie mówiłem jak rozczulał autor newsletteru. Ja to słyszałem, ale oni nie, tak, bo to się nie nagrało. Tak, powiem to trzeci raz, powiem to, ale w czasie jak czekaliśmy na te właśnie egzemplarze, to od stycznia czekaliśmy i któregoś razu dostaliśmy takiego newslettera, że będzie opóźnienie, bo ja już tam nie wiem, co tam było. Tam były różne rzeczy, były. Raz coś się nie wydrukowało. Piraci z Kerai, bo tak, ale w każdym razie dostaliśmy i w pewnym momencie takie było, że on przeprasza, ale posłuchajcie tych żetonów, tego wspaniałego dźwięku. No, ciężko było się gniewać. To był mistrz rozbrajania każdej takiej sytuacji. I wszyscy. Yeah. Tak, każdy e-mail tak się kończy, nie można było ten. My, to jest komplement, który. Niektóre polskie wydawnictwa mogą się uczyć. No. Komplement żartowaliśmy, właśnie te same uczucie mieliśmy, że. Tak, nie wiem, czekamy już x miesięcy, ale. A to było tylko pół roku, słuchaj. No i dwie gry, no. Tak? Dwie. No. Także jest wszystko. Plansza. Dobrze. Plansza. To ja to ta ciemna, strasznie ciemna plansza. Tak, ta, która podobno nie widać. Ale może dobrze, żeśmy się przynieśli, ponieważ tam były warunki takie dosyć optymalne, bo wszystko ładnie było oświetlone. A to jest taki warunek, czy warunki domowe, czyli tak jak zawsze gramy. I ona nie jest za ciemna. Jeszcze się nachylę, żeby widać było cień. Nie, jest naprawdę. Może tak w drugą stronę. W drugą stronę to jest jedno. O, tak, i tak. Tak, o. Nie, jest naprawdę. Z jednej strony mamy planszę na czterech graczy, z drugiej strony jest na dwóch. Uważaj, bo to. Tak. O, jest tylko. Tutaj są tylko dwa miejsca. Tak. Ona się tylko w zasadzie różni tak, że nie, w niektórych miejscach jest mniej miejsc, niektóre miasta są w ogóle jakby odcięte i ich nie ma, ale widać wszystko. Tak. Patrzę pod kątem. Patrzę tak z daleka i widzę, że tu jest węgiel, tu jest port, tu jest przędzalnia z portem. I daje radę. Nie są tak zbieżne, żeby tego nie było widać. No chyba, że ktoś naprawdę przy świeczkach będzie w to grał. Albo z tym piwem, tak? Ten, co rozlewa to piwo. Bo no tak, jak rozlejesz to piwo, to możesz nie widzieć. To się odbija się. Tak jak tutaj refleks. Troszeczkę się widać. Ale nawet, no zobacz, patrz, nawet tutaj widać, że są refleksy, ale widać, co ale tutaj jest. Piwa nie rozlewaj. Piwa nie? Whisky, bo to musi być, wiesz, trochę tak w klimacie, nie? Lepszym. To piwo, to tam piwo będzie, bo tam jest proletariackie bardziej. Dobrze. Nie no, jest ja jestem... Ile to kosztowało? $150? 100? Dużo. Monia! Monia to myślałem, że... Stary, ja nie będę mówił, ile ja na Seventh Continent już wydałem, bo to ja robiłem w takich trzech, wiesz, krokach. Tak? Tu podstawka, to... No dobra, to jeszcze z dodatkiem, a teraz to jeszcze, wiesz, otworzyli ponownie Kickstartera i można było domówić te małe dodatki, więc ja pewnie... Piotrek ci dał, tak? Tak, ja myślę, że ze 200 dolców już na to poszło spokojnie. Następny raz, jak ktoś powie, że ja się nie znam i gry nie są za drogie, to wrócimy do tego nagrywania. Myślę, że pewnie nikt już nie powie, że gry są za drogie. Ale z drugiej strony jest... No, nie, piękna jest, no. Jest, no. Ale tak jak pomyślę, że to kosztuje kilkaset złotych, co... No, właśnie, to pokaż tą drugą. Ale mam wrażenie, że w tym przypadku to nie jest tak, bo tutaj dostajemy grę, którą znamy, tylko tak, po prostu odpicowaną, że tak powiem, to nie tylko, jest, tak? To nie jest tak, kod w worku, tak? Jakbyśmy dostali To The Ages wykonaną mega, tak? Tak, jeszcze ładnie, bo ta trzecia jest naprawdę bardzo ładna jest, ale gdybyśmy dostali faktycznie jeszcze bardziej
ulepszoną graficznie czy coś, to też bym dał pieniądze, dałbym. No. Czy może teraz nie, bo więcej gram Na komórkę. na komórce. Ale to jest temat. Dobrze, czas na drugiego brasa. Tak. To było w ogóle dla mnie zaskoczenie, że rzeczywiście myślałem, że będzie tylko tak, jak ogłaszali, że będzie Kickstarter, że będzie tylko ta plansza zwykła i dwustronna, no, ewentualnie dodatki, to będzie tylko plansza, a to jest pełna gra. Pełna gra. Znaczy kiedy? Od razu ogłaszali, żeby ten Ale jak myślałem, że kiedyś będę robić, wiesz, aha, dla mnie aha. Tak by to było takie zaskoczenie, że o, wow, robił, wiesz, taką drugą grę pełną, tak, bo jakby, wiesz... Dla mnie zaskoczeniem była biała okładka. To jest bardzo ładne, bardzo ładna. O. Tu jeszcze jest, jak widać, jeszcze jest folijka. Tak. Myśmy zrobili, tutaj to się nie nagrało, więc jeszcze raz to zrobimy. Tutaj zrobiliśmy porównanie żetonów, bo tu już widać jakby, że to rzeczywiście jest zupełnie, znaczy zupełnie jest dość inna gra. W wersji podstawowej mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych przemysłów, tak? Mamy, robimy statki, możemy porty budować, no i żelazo, węgiel i przędzalnie. A tutaj już jest inaczej, bo mamy oczywiście przędzalnie, mamy żelazo, mamy węgiel i mamy, nie wiem, czy to jest piwo, czy to jest whisky, mamy jakieś, to jest destylarnia chyba, jak dobrze patrzę, i... No, to jest wypalarnia. Wypalarnia, pottery, tak? Tak, brewery, czyli mamy piwko i... A te skrzynki? Manufaktury. Manufaktury. I jest, no, jest o jeden więcej, więc to już jest jakby, kolory są ale te same. To musi być piwo, bo to nie może być whisky, ja oni tam pili przecież ten Birmingham. No dobrze, masz rację, to nie, to nie. Jak to tam głównie piwo pili. Nie oglądamy, nie oglądamy. Proszę, tutaj to idziemy. Instrukcja. Instrukcja, no instrukcja jest. Instrukcja jest równie piękna jak tamta poprzednia. Tak, i też, i też jest. Ale tak wyglądają monety w wersji nie kickstarterowej, albo będą wyglądać, czyli takie pewnie kartonowe, czyli takie jak w wersji polskiej, no ładnie wyglądają, tak? Okej, okay, no, okej, okay. Myślę, że to nie jest aż tak inna gra. Ale zobacz, to pokazuje stare gry, tych zasad nie ma dużo, nie. A potęga, co z tego można wyciągnąć? O, zobacz, ale, widzisz, teraz wychodzi, zastanawialiśmy się, wypraska w podstawce, jest tak, że te plansze gracza nie do końca się mieszczą. Okazało się, że tu są takie same wypraski. Tak, są takie same wypraski. Popatrzcie, tutaj jest... I widzicie? Tutaj zostaje miejsce. Dlaczego? Bo w Birmingham plansza graczy jest większa i zajmuje po prostu całą tą wypraskę. No rozumiem, jakby tłoczka była ta sama. Tak. Ale myślę, że znajdą się krytycy, którzy... No na pewno tak, że to jest, bo mi latają, tak? No, to jest w Birmingham. Bo mi latają. Tak, więc okej, plansza. Uuu, tu są beczki. Ciekawe, czy w wersji polskiej też będzie to nie tak? Jak winosie. O, to już trochę inaczej, lepiej wygląda niż takie ten kosteczki żelaza. Ale te są. Ale no te tak, są. No bo... Też są tutaj same znaczniki. To mamy, czy to nigdy w tych samych kolorach przypuszczam są, nie ma chyba żadnego... Nie, no raczej nie tak. Znaczy, tak, koper, żółty, biały. No i te plansze są dwustronne. What? Nocna wersja i dzienna, tak? Dobrze, patrz. Zimowa i letnia? Nie wiem. Nie wiem. To jak ty w ogóle wspierałeś? Ty coś wiesz o tej grze? Nie. Na ślepo. Ja kupiłem tamtą wersję i wybrałem za to. Akurat co tym względem... I teraz jest pytanie, wiesz, no, która nocna, wersja będzie lepsza, nie? Nocna i dzienna. Ale która wersja gry? Bo tutaj się wydaje, że jest więcej gry w grze. Tylko może nie być tak dobra jak Lancashire, no ale... Wszystko się sprawdzi. Bardziej mi się podoba dzienna, powiem szczerze. To w co dzisiaj będziecie grać? Dzienna. Dzienna. Nie, w Lancashire czy w Birmingham? Nie, w Lancashire. Dudley. Zaczynamy od kosyka. Dobrze. Czekaj, wezmę to, żeby... O, i tak faktycznie jest... Ta plansza jest mniejsza? Nie, chyba taka sama. Czy mniejsza? Beczki bardzo. To jest własna, nocna. No to sprawdzimy, czy to większe, czy nie mniejsze. Nocna. Przepraszamy was za tą... Wiecie, kamera też tam swoje ten... A tu jest dzienna, a to jest ma... Tam ma takie, zobacz, fajnie takie bardziej zielone, zieloną poświatę. To są dla czterech graczy. Wrażenie, że to jest mniejsze.
Tak, bo nawet zobaczmy, ona się... Nie, taka sama. Taka sama. Taka sama, identyczna, dobra. Tak, już kończymy. Trzeci raz zaczynamy. Czwarty. Jak już to jest liczyć, to jest wersja nocna. Taka fajna jest, niebieska, niebieska. Dalej uważam, że jest ten, że jest czytelna. Nie, no widać, tak? Gdzie są beczki, gdzie jest węgiel. Więc faktycznie może się wydawać, że to będzie takie za ciemne i nic nie będzie widać, ale nie, tu jest jakaś żarówka. Co to w ogóle się... Ja ci dam Edison, Tesla. No i... Nie wiadomo, czy to już nie naprawi. No i też... Tak. Możesz nie rozpakowywać, może sprzedasz? Nie, co? Powiem ci, dlatego jestem jeżeli informacje będą takie, że wiesz, że jest równie dobra jak podstawka, to ja teraz bym pewnie wiesz, się skusił na Birmingham. Tylko właśnie to trochę było tak, że wszyscy znają podstawowego Brasa i Lancashire, więc brali Lancashire'a głównie, tak? Bo 17 tysięcy kopii versus 5, twój numerek, tak? Co, czego szukasz? Noże, nie wiem. To jest... To brzydko zrobię. Czekaj, ale to jest... A, to jest też z tego. To jest to tak. Z Lancashire. Z podstawki, jeszcze. Karty. Dobrze. Zróbmy te karty i skończmy to gadanie, bo to już miało być szybko, 20 minut, wyszła nam godzina z przerwami, przenoszeniem. Mają chyba jaśniejsze pery, no? A musiałbym się wydaje w razie. No, graficzki takie same, głównie, ale jest wersja... Trzeba trochę wyżej, to będzie lepiej widać. Wersja, nie wiem, czy jest wersja nocna, dzienna, nie, chyba... Nie, są takie same. Czy mam wrażenie, że były alternatywne, były, które nie jest też goli? Że są alternatywne... Może nie doszło. Znaczy nie, może są, że my tego nie widzimy na razie. No dobrze. Grają dzisiaj, to nam powiedzą. Myślałem, że to się... Nie, myślałem, że to Monika, ale... Ile tylko kosztowało, kiedyś. Monika, nie wie? Nie, ale... Ale nie pamiętam. Może nie pamiętam. Żyjesz? Gorąco. Jest gorąco. Jest gorąco, jest gorąco. Gorąca nowość. Jest tak gorąco właśnie, że aż... Dobrze. To jest Brass po raz czwarty. Po raz czwarty. Dobrze. Zachęca do grania? Bardzo zachęca do grania. Jest. Tak. Była warta tych 780 zł, które Tycjan wydał. Co ty, no. Dobrze, okej. Okay. Graj nie gadań. Graj nie gadań. Graj nie gadaj, trzecie.